Dzisiaj przyszła kolej na wnętrzarskie trendy 2024 roku, których niestety nie lubię, które mi się nie podobają i które uważam, że nie zawładną też wnętrzarskim rynkiem. A o tym dlaczego dowiesz się już za chwilę. Tutaj zostawiam Ci także link do pierwszej części filmu, w której omawiam te trendy tego roku, które bardzo mi się podobają i które moim zdaniem mają też naprawdę dużą szansę na powodzenie. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy inteligentne domy. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym filmem. No i oczywiście tego odcinka nie mogłabym nie zacząć od koloru roku według Instytutu Pantone, który co roku szuka nowych inspiracji kolorystycznych na całym świecie, po to, żeby wybrać kolor, który może pochodzić na przykład z branży produkcji filmowych, z branży rozrywkowej, z różnych podróży, kolekcji sztuki, artystów, świata mody, obszarów projektowania, a także warunków społeczno-ekonomicznych. Dlatego, że wszystko to, co dzieje się w naszej kulturze w trakcie 12 miesięcy, może stanowić inspirację. Wybór ten dokonywany jest na podstawie prognoz i badań w zakresie trendów kolorystycznych, które prowadzone są przez cały rok. I w 2024 roku Instytut Pantone kolorem roku wybrał kolor Peach Fuzz, czyli pastelową, przygaszoną brzoskwinię, która ma być kolorem pełnym ciepła, kojących emocji, a w dobie niepewności i też wszechogarniającego chaosu poszukujemy tego, co nas uspokaja i co też optymistycznie nastraja do życia. Taki właśnie był zamysł Instytutu Pantone, by wskazać kolor, który przyniesie nam pozytywne, dobre emocje, które przybliżą nas do siebie i dadzą nam też radość. No cóż, sam zamysł jest piękny, jest też bardzo pozytywny, jednak moim zdaniem kolor ten nie odniesie spektakularnego sukcesu. Zupełnie tak samo jak kolor Very Perry, który w 2022 roku także został ogłoszony kolorem roku przez Instytut Pantone i który też kompletnie nie zawojował wnętrzarskiego świata. I dlaczego moim zdaniem podobnie będzie z kolorem tego roku? Myślę, że ogromna część z Was doskonale pamięta lata 90. i pierwsze lata roku 2000, w których niezwykle modny był właśnie kolor brzoskwiniowy, którym nagminnie malowaliśmy nasze ściany. I co więcej, używaliśmy go także do różnego rodzaju stiuków, które dzisiaj właśnie w takiej formie kojarzą się nam już z kiczem. Nie wspominając już o tym, że kolorystyka wielu polskich blokowisk była także utrzymana w takiej tonacji. No, dodatkowo trzeba też przyznać, że takie kolory głównie kojarzą nam się na przykład ze słońcem, z okresem wiosny bądź lata i nie do końca pasują one jesienią czy zimą. To jest trochę tak jak z modą. W okresie wiosenno-letnim lubimy jasne, pastelowe, ciepłe kolory, natomiast jesienią i zimą zamieniamy je na ciemniejsze, bardziej przygaszone, bardziej głębokie i stonowane barwy. Jeśli już miałabym określać przestrzeń, w której kolor ten mógłby się przyjąć, to byłyby to na przykład dodatki, takie jak na przykład wazony, talerze, jakieś obrazy, kubki, filiżanki czy też figurki. Natomiast duże ilości tego koloru we wnętrzach, zwłaszcza na ścianach czy meblach, uważam, że kompletnie się nie przyjmą. Poza Instytutem Pantone, kolorem roku 2024 według Ticurilli będzie kolor Nude in Niza, także brzoskwiniowy odcień, który ma celebrować miłość, życzliwość, żartobliwość, a wnętrza, które będą nim pomalowane, mają być wypełnione słonecznym blaskiem. No, nie da się nie zauważyć, że kolory te są do siebie zbliżone, więc zupełnie tak samo jak w przypadku Peach Fuzz, moim zdaniem ten kolor także nie odniesie wielkiego sukcesu. Według firmy Dulux kolorem 2024 roku będzie kolor Glamour Pink, czyli łagodny, subtelny odcień różu, który ma sprawiać, że będziemy spoglądać na nasze życie bardziej optymistycznie. W tym przypadku mamy trochę powtórkę z roku 2016, w którym Pantone kolorem roku ogłosił kolor Rose Quartz. A drugim powodem, dla którego kolory te umieściłam właśnie w tym odcinku, jest to, że ja po prostu nie lubię różu i wszystkich kolorów, które są do niego zbliżone. I muszę omówić jeszcze dwa kolory, które tego roku także będą popularne w naszych wnętrzach, a mowa tu o kolorze bordowym i ciemnej, głębokiej śliwce, które już od pewnego czasu dają się zauważyć także w trendach modowych. A jak dobrze wiemy, te dwa światy lubią się ze sobą przenikać, więc często to, co widzimy w świecie fashion, w pewnych aspektach przenika także do świata wnętrz. I dokładnie tak samo będzie w przypadku tych kolorów, które moim zdaniem mają szansę na odniesienie jednak większego sukcesu niż osławiona brzoskwinia. Po pierwsze dlatego, że oba te kolory są bardziej uniwersalne, pasują do większej ilości wnętrz, są łatwiej zestawialne z inną kolorystyką i nie kojarzą się tak bardzo z tym okresem letnim. Mogą one pięknie wyglądać na przykład w małych łazienkach, w kuchniach czy też w różnego rodzaju pojedynczych dodatkach, dlatego że kolory te są głębokie, są eleganckie, są wyrafinowane i kojarzą się tam także z klasyką. Ja osobiście jednak nie wykorzystałabym tych kolorów w swoich wnętrzach, bo one
do mnie nie przemawiają, ale jestem w stanie obiektywnie stwierdzić, że są takie przestrzenie, w których wyglądają one niezwykle szlachetnie. No dobrze, zakończyliśmy już temat kolorystyki 2024 roku, więc teraz mogę przejść do omówienia kolejnego trendu, którego w pewnych konkretnych konfiguracjach niestety nie lubię. A mowa tu o obłościach, które tak naprawdę widzimy we wnętrzach już od dobrych kilku lat i nic nie wskazuje na to, że trend ten w najbliższym czasie ma się zakończyć. Chciałabym jednak wyjaśnić różnicę pomiędzy obłościami a obłościami. Wszystkie elementy, które mają zaokrąglone, równomierne, symetryczne, delikatne linie, są tym, co bardzo mi się podoba. Natomiast duża ilość elementów we wnętrzach, które mają mocno nieregularne, momentami dziwne, dość kontrowersyjne kształty, kompletnie mi się nie podobają. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo można z nimi przesadzić i doprowadzić do tego, że wnętrze zacznie wyglądać nieco dziwacznie. I nie chodzi o to, że trend ten sam w sobie jest zły, no nic bardziej mylnego. Chodzi o to, że nieumiejętne jego wykorzystywanie i dobieranie zbyt dużej ilości takich elementów, które mają takie kształty, nie sprawdzi się w dłuższej perspektywie, dlatego, że to, co jest ponadczasowe i co zawsze wygląda świetnie, to prostota. A takie elementy z prostotą niestety nie mają zbyt wiele wspólnego. Jak rozwiązałabym zatem tę sytuację? Postawiłabym na kilka takich nieregularnych elementów dekoracyjnych, które przykują wzrok, które pięknie przełamią prostotę wnętrza i też innych elementów jego wyposażenia i ciekawie urozmaicą całą przestrzeń. Ale żeby efekt ten mógł zostać spełniony, nie może być tego za dużo. Ja osobiście uwielbiam klasyczne ponadczasowe formy, które przełamane są obłościami, ale obłościami, które jednak mimo wszystko są regularne, dlatego że taki efekt jest bardziej ponadczasowy niż kiedy dużo elementów we wnętrzu ma ten awangardowy kształt. Kolejnym silnym trendem 2024 roku będą łazienki w całości wykonane z jednego materiału, a głównie mowa tu o kamieniach bądź też wielkich formatach płytek, zazwyczaj tych, które kamień ten imitują. W przypadku dużej ilości użyleń na takich dużych powierzchniach momentami może się aż zakręcić w głowie. Uważam, że taka estetyka jest zwyczajnie przytłaczająca i brak umiaru widać tu gołym okiem. To rozwiązanie jest drogie, zwłaszcza kiedy mówimy o kamieniach naturalnych, wykorzystywane jest w ekskluzywnych wnętrzach, ale według mnie wcale dobrze nie wygląda. Można wydać na wnętrze naprawdę mnóstwo pieniędzy i wcale nie osiągnąć spektakularnego efektu, bo nie zawsze pieniądze grają tu kluczową rolę. Jak nie ma się dobrego gustu albo nie zatrudni się kogoś, kto ma wyczucie stylu i estetyki, to nieważne ile tych pieniędzy by się nie wydało. Natomiast co do samych kamieni we wnętrzach, ja osobiście naprawdę je uwielbiam i sama mam je też w swoim domu, ale różnica polega na ich ilościach. Żeby kamień był pięknie wyeksponowany we wnętrzu, nie może on przytłaczać całej przestrzeni. Dlatego, że można mieć wtedy skojarzenie, jakby przebywało się na przykład w jaskini. Kamienne blaty kuchenne, umywalki, meble, dodatki są tym, co absolutnie uwielbiam i co moim zdaniem zawsze wygląda świetnie. Ale jak zaczniemy zbytnio szaleć z jego ilością, to gwarantuję Ci, że jeżeli zrobisz to nieumiejętnie, osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego. I bardzo łatwo przekroczyć tę cienką granicę między tym, co wygląda świetnie, a tym, co zaczyna już wyglądać źle. Dlatego podsumowując, naturalny kamień zdecydowanie tak, ale tylko wtedy, kiedy jest on rozsądnie wykorzystany, we właściwych proporcjach i kiedy zestawiony jest z innymi elementami. Łuki to także trend 2024 roku, który zapoczątkowany został już kilka lat temu. Łuki architektoniczne, te, które widoczne są na przykład na różnych meblach oraz detalach, to coś, co tego roku także będzie bardzo modne. Ja osobiście natomiast nie do końca jestem fanką tego trendu, dlatego że mam nieodparte wrażenie, że z biegiem czasu przestanie być on modny, a co za tym idzie, wnętrza, które będą miały takie elementy w swoich przestrzeniach, zaczną wyglądać przestarzale. Oczywiście nic we wnętrzarskich trendach nie dzieje się z roku na rok. Trendy, które widzimy w modzie, które zmieniają się dosłownie co sezon, nie mają przełożenia, jeżeli chodzi o częstotliwość tych zmian w przypadku trendów we wnętrzach. Dlatego coś, co obowiązuje w naszych domach, jednak zdecydowanie dłużej wygląda dobrze, świeżo i modnie, niż kiedy patrzymy na przykład na modę z wybiegów. Tempo tych zmian jest zdecydowanie różne, oczywiście na całe szczęście dla naszych wnętrz i dla naszych portfeli. Ale wracając do samych łuków. Nie twierdzę, że wnętrza, które je posiadają, nie wyglądają pięknie i elegancko. To po prostu nie jest moja estetyka. Ja sama takiego rozwiązania w swoim domu bym nie zastosowała. Natomiast coś, co bardzo mi się podoba, to są subtelne elementy, które widoczne są na przykład na niektórych meblach, które wprowadzają tę oryginalność i ciekawy detal do całej przestrzeni. I zupełnie tak samo jak w przypadku kamienia. Mniej znaczy lepiej. Dla mnie najpiękniejsze wnętrza to te, które są idealnie zbalansowane, które są różnorodne, które są eleganckie i też ponadczasowe, bo uwielbiam przestrzenie, co do których
których nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy były one zrobione. Dla mnie właśnie to jest wymiarem świetnego gustu osoby, która to projektowała. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, klikniesz przycisk dzwoneczka, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które regularnie będą się na nim pojawiały. Oraz jeżeli klikniesz także łapkę w górę pod tym filmem. Z góry dziękuję Ci za Twoje wsparcie. Jestem też bardzo ciekawa, co Ty sądzisz o trendach wnętrzarskich 2024 roku, które z nich podobają Ci się najbardziej, a które zupełnie nie. Napisz o tym w komentarzu pod tym filmem. My oczywiście jak zwykle widzimy się już w przyszły piątek o godzinie 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!